Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, nasza ciągka Majui. Dobra, wszystko wygadane. Wracamy z powrotem do głównego zadania. Tak, idziemy odwiedzić arcybiskupa Kudawana, jak mu tam było, i powiedzieć, że naprawiliśmy mu wiatrak. I znaleźliśmy jego mały sekret. Powiedzmy to. O, zaprosił nas. Kazoku znaczy rodzina. A to już chyba wspominałem. Może i będzie chciał nas. Może i Awaro będzie chciał nie zabić przy najbliższej okazji nadarzającej się. Ojii-chan, ohanashi shimashou. Ojii-chan, grandfather. その呼び名はやめてもらおう。おはよう、おじちゃん。それじゃクードバンさん。今日はお時間あるでしょうか。フィア様、要件があれば事前に話を通しておくべきだと私は考える。だが神に直接尋ねられ時間を作らぬほど礼を書くつもりもない。 予定にある謁見者が訪れる間で良いならば付き合わせていただこう。 Ta, znajdź swoje miejsce. Arigatou. Nędzny śmiertelniku. Yappari jitsu wa yasashii yo ne. Nando tazunerareyou to warera ga kiden tachi ni tachiiri kyoka wo dasu koto wa nai. Subete wa seii kiyou nite handan sareru. Go rikai itadakitai. To akurat da się uwierzyć. A, czigauyo. Kyou wa ne, kyoka wo motome ni kitan janai nda. Tada, ohanashi shiyou to omotte kita no. Shinkyou no sanro no koto wa kankei naku, tada no sofu to mago toshite ne. Ja nie mam wnuka. Sono kankei ni hijuu wo oku naraba, Fia sama wa dou itta tachiichi toshite korareta no ka. Watashi? Mago znaczy wnuk. それでは早速話題をこちらから。ごめんなさい。 お母さん、ルーダさんの思い出がある風車を付け替えて、新しいものにしちゃいました。そうか。取り替えが完了したと報告を受けていたが、貴殿らが手掛けたのだな。だが謝る必要はない。許可を出したのは私だ。そして形あるものはいつか壊れる。 Może chciał się pozbyć tych wspomnień. Że oficjalna wersja różni się od prawdziwej. A może to jest takie kwestia from a certain point of view? Musume ga nakunatta geiin wa
一族の役目を忘れ聖地へ赴こうとしたからだ。神からいただいている恩恵も忘れ不義理の末に命を落とした。自業自得の愚かな選択である。それじゃあ私たちと同じようにクードバンスさんに許可を申し出て。無論止めた。そのことが起因し我らの縁は途切れることになったのだ。だが我らフィユシア教が直接手を下したわけではない。娘をそそのかしたのも、その命を奪ったのも、そのすべてが人間族の手によるものである。She was seduced by the dark side of the force. 悪しき思いにとらわれている者たちに。でもそれじゃあお父さんは、この前は娘と共に亡くなったって言ってたよね。娘と時を同じくして命を落としたのだ。娘と同じように残した子を守ろうとして。A to ciekawe, o tym nigdy nie wspominał. この行方は追えず敵の手に渡ったものと思われていた。そして我らは無用な混乱を防ぐために一連の出来事を公表せずに隠匿した。Niedługo zobaczymy, ukrywanie oficjalnej wersji wydarzeń dla Kudawana jest dosyć częstym, co robi. Częstą rzeczą.アバロ、そなたの父の名はアービング・パレン。ルース王家の血を引く者である。フィユシア様の名のもとで人間族の国を治める一族だからこそ娘との連情を許したのだ。由緒正しき血族であると油断した。Strasznie dużo problemów z tym, że posiadanie czyjejś krwi może nagle magicznie rzeczy robić w tym świecie.
父さんの力が必要なことって。Kudawan raczej nie odpowie na tego, na to pytanie. Kudawans. Irving Paren wa 純朴という印象が強い人間族であった。およそ他者を測ることなどできないと、そう思わされる心根を持っていたのだ。南方に広大な森林、山岳地帯を統治していたパレン家は、由緒正しき血を持ってはいたが、それだけだった。身分の高さのみを持ち、周囲への影響力がない家系である。人脈も持たず、根回しに用いる財力もない。他者を利用する能力に乏しかったパレン家は、時代とともに凋落していったようだ。そこに目をつけたのであろう。パレン家はある時期を境に急速に力をつけていった。Znaczy, że się sprzedali Gajdalowi albo Gajdalom. に利益のある関係性であったのだろう。金銭や人脈という力にパレン家は飲み込まれた。そしてアービングは奴らの思惑に従い娘に近づいた。神の身元へたどり着くために、我らの血を欲して娘をたぶらかしたのだ。そう思っておったのだがな。子を産むとすぐに二人は命を狙われるようになる。通じていたはずの組織を離れたと、そう言っていた。じゃあ、już mamy dowody na to, że nie można po prostu wyjść z... そしてその後、od nich. 聖地へ赴こうと企て、道中、人間族から狙われた息子をかばいながら、二人は命を落とす。Strasznie dużo spekulacji, jak na kogoś, kto jeszcze nie był na świecie w tym czasie. Ale anime czasami tak mają.
人のそばにはエルフ族の血を引く善悪すら把握できぬ年頃の子が一人いた。アバロ、wypranie mózgu, tak jak Gajdal był poddany. Ciekawe, kto się tym zajął. Oumne no jizhou wa Abaro ga katatta toori da. Sore ga toi kakerareta Ruda ga kono yo o satta shin no riyū de aru. それじゃあどうしてアバロの両親は心変わりした後も神教の山路へ行きたがったんだろう。それを語るわけにはいかぬ。貴殿らがそれを知るにはまだ早い。今日はもう帰りなさい。すぐに予定していた謁見者が来る。まあ、znaleźliśmy jakiś drażliwy dla niego temat。ルドバンさん、またお話しに来てもいいかな。że jednak jego rodzice Avaro doszli do wniosku, że jednak trzeba się dostać do środka. Z jakichś powodów? Czy coś? Nie wiadomo. Zresztą dowiemy się niedługo. Co, tyle? Dobra. Nie gra, czekasz, minie jakiś czas. Dobra, to w tym czasie pójdźmy szybko, odwiedźmy jedną miejscówkę. Mianowicie, tutaj. Trzecia mapa. Tutaj mamy Holy Bones do zebrania. Momencik. Mamy dwie? Potrzebujemy chyba trzech, tak? A może nie potrzebujemy żadnych? Nie, potrzebujemy trzech. Dobra, to szybko skoczmy tam. Zrobimy rundkę farmienia. I może coś nam jeszcze wyskoczy. Dobra. Krótki pokaz, co tutaj robiłem. Jak tutaj farmiłem. Tak, ty podejdziesz. Tutaj. Tutaj. Teraz chyba Ranri.
Raz, dwa, trzy. Dobra, dalej już nie potrzeba. I dobra, ty możesz strzelać do niego. Masz święty łuk. Przy okazji tego demona chcemy złapać. Ponieważ nadal jeszcze niektóre Yuriki mają na niego... mają na niego upgrade. Dobra, kto chce expy zgarniać? Czy on ma jeszcze jakieś słabości? Nice. Znam kogoś, kto ma całkiem niezłą książkę lodową. To tutaj nie będziesz miała zasięgu, bo to ma tylko dwa. Dlaczego czary z późnej części gry mają nadal taki marny zasięg? Mikkeyu przez to robi się naprawdę bardzo mało użyteczne. Dobra. Powiedzmy, że ty. Dobra. Mogłem to zrobić trochę szybciej, gdybym się z nim nie bawił. Ale tak jak mówiłem, nadal potrzebuję go. O, jest to uroczony. Fajnie. Raz, dwa, trzy. Dobra, w następnej turze go złapię. Dobra. Złap go. I w sumie tyle. Coś tu nas pewnie zaatakuje teraz. Możesz odpowiedzieć. Jego też by nam się przydało złapać, ale nie zamierzam się w to bawić. Nie potrzebuję moich na razie. Tak. Szybciej. Potrzebuję Karyna. Stanąłeś w jednym miejscu, w którym akurat nie mogłeś stanąć. Jesteś w stanie go szybko zdjąć? Nie za bardzo. Chyba, że użyjesz swojego super silnego ataku. Tak lepiej. Avaro, daj mi ścieżkę. I tak. To jest najszybszy sposób farmienia Holy Bones. O, akurat się trafiłem, super. Jakieś 5 minut to zajęło. Za dwie sztuki. Dobra. Blessed Necle. Zmieniłem, czy potrzebujemy, ale weźmy sobie. Dobra. Czy coś jeszcze się pojawiło? Nie. Właściwie teraz mamy misję. Mamy się przygotować. Okej, cokolwiek to ma znaczyć. Wygląda na to, że już niedługo się zrobi w takim razie to całe rada. A mamy kilka dni, żeby jeszcze coś zrobić w grze. Problem jest taki, że już wszystko wymaksowałem. Przedtem. Dobra. Tej lokacji się nie da wymaksować. W sumie jednego miejsca nie wymaksowałem. Tak, tego nie wymaksowałem, okej. Oraz tutaj, Sealed Ice Town. Nie chciało mi się znowu bawić z tymi Ice Maiden. Poza tym wszystko jest na 100%. A, poza Losers Dungeon.
Dobra. Czego nam właściwie może mi jeszcze brakować? Reisha Steel. Dobra, pokażę wam, jak farmiłem Reisha Steel i jak bardzo to jest uciążliwe. Jest jedna miejscówka, w której można spokojnie. To jest jedyna miejscówka, w której można spokojnie Reisha Steel farmić. I w sumie najszybciej. Tak jak mówiłem, jeżeli mamy jakąś opcję, żeby gdzieś zdobyć bez walki, to czasowo bardziej się opłaca wchodzić do lokacji, zgarniać to i uciekać. Reisha Steel 2. Rzadko się trafia. I uciekać to, niż wchodzić do jakiejś lokacji, w której potrzebowalibyśmy walczyć. I tam próbować coś robić. Dobra. Co chcemy? Reisha Mail? Czy Reisha Boots? Firewalk. Okej, ciekawe. To byłby upgrade'em dla ludzi. Weźmy to. Snowstone. Właśnie. To chyba tutaj można wydobyć, co? Snowstone. Dobra, spróbujmy jeszcze zdobyć ten Snowstone. Coś się pojawiło u Mikshuany. Nie wiem, czy to porusza fabułę do przodu, ale spróbujmy jeszcze tutaj. Czy mamy jakąś opcję szybkiego, łatwego zdobycia? Nie. Mamy jedno. A kolejne już się nie da łatwo zdobyć, dobra. Więc tylko na tym. Zobaczymy, czy dostaniemy Snowstone. Rienstone. Ciekawe, co to jest. Okej, poza tym nie dostaliśmy nic. Dobra, jeszcze jedna runda i wrócimy do bazy. Jeżeli to teraz nie dostaniemy Snowstone, zobaczymy, co Mikshuana ma do powiedzenia. Te rzeczy, które naprawdę są potrzebne w tej grze, rzadko się dropią. Dobra, nic się nie odblokowało z tym Rienstone. Dobra, nieważne. Zobaczmy, co Mikshuana ma do powiedzenia, czy to porusza fabułę do przodu. Może jakiś quest poboczny z Mikshuaną? Ciekawe. Smutne kotki. Coś kombinuje.
wcale nie jest zajęta. Abaro. Kłamliwy anioł. あなたが相手だからこそ話すべきか慎重に行きたいといったところでしょうか。はい、あなたやいつも心優しいフィア様たちだからこそでしょうか。私は今少し城塞の皆と距離を取るべきかと悩んでいます。あ、na wszelki wypadek, gdybyś musiała później nas wszystkich wymordować, co? 私は任務の一環としてここへ来ています。ですが最近監視としての体を成しているのかという疑問が生まれているのです。見ているだけでは足りません。対象が行動を逸脱したときに止めるための力を持っていることを求められます。逆に役割を果たせない監視がそばにいると対象の油断を誘い過ちが生まれる可能性がある。あなた方のあり方は柔軟でありとてもしたたかです。並大抵のことでは道を誤ることはないでしょう。ですがあなた方の目指す場所は尋常でない困難が待ち受けていることは間違いがない。優しいやり方を貫けなくなる事態が起こってしまうとも限らない。その時に私は監視としての役割を果たせるのか最近思うようになりました。Mikszuana, nie przesyłaj kolejnego anioła. Będziemy musieli znowu go sobie owijać wokół palca. To niepotrzebna robota. Nie, to nie będzie. Jeśli nie będzie, 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 to槍を振るう決意が鈍ってしまうことが私は怖い。その通りです。任務に支障をきたす要因は排除するべきかと考えました。bardzo obraźliwa swojej strony。Nie masz wiary w to, że Avaro w końcu znajdzie rozwiązanie tej sytuacji. Hej. Anata gata to stasiku nareta koto wa kozintiki ni totemo ureshii koto deshita. Douyu imi deshou ka?
私が決意を鈍らせることはないというのですか。O, Mikrzywana, jesteśmy pewni, że jeżeli przyjdzie co do czego, to zadźgasz nas bez najmniejszego problemu. あえて輪の中に飛び込んできてほしいと。あなたが仲良くしていた相手を処罰することで、私が心に傷を負うとは考えないのですか。Jako przyjaciel, proszę, zadźgaj mnie, jeżeli stanę się zły. ないでくださいと出会った当時の私ならば言っていたでしょうね。ですが今の私ならばそのわがままになんだか答えたくなってしまいます。 Proponuję, zrób sobie podczas treningu obrazek Avaro i dźgaj go tak codziennie w głowę czy gdzie tam chcesz. 時間を両立する願ってもみないやり方でしょう。やはり話すということは不思議な力を持っていますね。どうしてでしょう。あれほど悩んでいたのに、今はもうすっかり心が晴れました。Bałam się, że jak będę musiał cię zadźgać, to będzie smutne, ale teraz wyjaśniłeś mi, że wcale nie musi być to takie smutne. Avaro, いざという時は手加減しませんよ。私はあなた方の。Zadźgam cię, bo jestem twoim przyjacielem. Dajcie więcej tych tekstów, dajcie więcej, bo naprawdę jeszcze niżej nie możecie spaść. Dewa, watashi mo sonna kanashii ketsumatsu o mukainai yo. Kono yari o furuimashou. Że spiszcie umowę, że jak co, to gdzie będziesz mogła dźgnąć Avaro, żeby najmniej bolało, czy coś takiego. Taka przyjacielska umowa, typowa. Dobra, przypomniało mi się, że nie streściłem rozmów, które były w tym odcinku. Dobra, pierwsza rozmowa była z Kudvansem, to była dosyć długa. Avaro i Fia rozmawiali z Kudvansem o rodzicach Avaro. Dowiedzieliśmy się całkiem sporo historii. Między innymi właśnie, że tak, Rut Gaidala wykupił, powiedzmy, jakąś rodzinę królewską z Infurus. Była jakaś rodzina, która podupadała i Rut Gaidala to wykorzystał i tam się wkradł, przyjęli ten Rut, jakby kontrolę nad nim. I ten Rut Parna, czy jakoś tak, on się miał kontakty właśnie z elfami.
I w pewnym momencie właśnie najmłodszy z tego rodu zabajerował córkę Kadwansa. I Kadwans, ponieważ widział, że to jest szanowny ród, zgodził się na ślub. To się okazało, że jego, jak to się mówi, dzięć pracuje dla Evil Seal Group i jakby wyciągnął córkę, żeby zaczęła coś tam, no, żeby przekabacić ją do celów Evil Seal Group. Ale potem urodziło im się dziecko, to znaczy Avaro, i chyba zmieniło im się, nie wiadomo w sumie dlaczego. I postanowili, że zerwą współpracę. I tak, ukryli Avaro, wysłali go do innego kraju, żeby Gaidalowie nigdy go nie znaleźli. A sami z jakiegoś powodu poszli do Divine Mist Pillar. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, ale podejrzewa się, że zginęli przez to. To chyba w sumie tyle, co tam było najważniejsze powiedziane. Tak, a teraz była też rozmowa z Mikszuaną. Była strasznie głupia. Generalnie Mikszuana zaczęła się znowu dystansować, bo obawia się, że będzie jej smutno, kiedy ewentualnie będzie musiała wszystkich zadźgać i żeby jej misja jest ważniejsza i żeby to nie powstrzymywało, to stwierdziła, że znowu zacznie utrzymywać ze wszystkim kontakt i potem przyszedł Avaro i ją pocieszył, że jest tak wierna swojej misji, że z pewnością nie będzie miała żadnych problemów, żeby ich zadźgać, jeżeli co będzie co. A ponieważ są przyjaciółmi, to nawet poprosił ją, żeby jakby co, że gdyby stali się źli, to żeby ją zadźgała jak przyjaciela. Jak przyjaciel przyjaciela. To była strasznie głupia rozmowa. Jeżeli chcecie, przesłuchajcie ją sobie, bo... I więcej mogę nie powiedzieć. Dobra. To ja chyba sobie pofarmię jeszcze troszkę. Mam jeszcze tu parę rzeczy do pozbierania. Chyba gra oczekuje, że trochę czasu jeszcze minie. Więc w następnym odcinku wracamy, kiedy już zacznie się narada w Fara Realos. I rosy twierdzy zostaną przesądzone. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.